Cześć, siemanko, z tej strony Mefisto, a dzisiaj w poradniku Władca Cieni, Z. Zapraszam. Z jest asasinem grającym środkową aleję, opierając się na obrażeniach AD. Korzysta ze skupienia, co ułatwia nam życie na Alei. Z walczy za pomocą cieni, które naśladują jego ruchy. Po każdym rzuceniu cienia ma możliwość zamiany miejsc, co daje nam sporą mobilność. Należy pamiętać, że zamiana ta jest możliwa raz, po czym wchodzi cooldown. Przechodząc do umiejętności, warto podkreślić potencjał pasywki. Zawsze, gdy Z zaatakuje przeciwnika, który ma mniej niż 50% punktów zdrowia, zadaje dodatkowe obrażenia magiczne w wysokości od 6 do 10% całkowitego zdrowia wroga. Ten efekt może dotknąć danego przeciwnika tylko raz na 10 sekund. Q jest to rzut shurikenem, który przelatuje przez napotkane jednostki. Pierwszy cel otrzymuje 100% obrażeń, reszta 60%. Warto pamiętać, że kiedy cień rzuca shurikenem, zadaje 50% obrażeń i przywraca energię, jeżeli trafi w ten sam cel, co shuriken Zeda. W jest to nasz cień, który naśladuje Zeda. Cień stoi przez 4 sekundy, po czym znika i wspominałem już, że możliwa jest zamiana miejsc. E jest to atak wokół Zeda. Tworzy smugę cienia, zadając obrażenia fizyczne wszystkim jednostkom wokół. Warto pamiętać, że jedna napotkana jednostka skraca cooldown odnowy naszego W o 2 sekundy. W przypadku cienia, kiedy naśladuje tą umiejętność, zadaje te same obrażenia co Z, ale slowuje na 1,5 sekundy. Jeżeli Z i cień trafią tą samą jednostkę, wspomnienie staje się mocniejsze o 50% i dodatkowo zostaje przywrócona energia. R jest to nasz ultimate, który zatapia Zeda w cieniach na 3/4 sekundy, po czym wpędzi do swojego celu. Ultimate tworzy cień zapytany przeciwnika, którego ultujemy. Nakłada znak i powtarza ruchy Zeda. Po 3 sekundach znak wybucha i zadaje procentowe obrażenia, które Zed zadał w trakcie nałożenia znaku. Warto więc przed użyciem ultimate'a mieć wszystkie dostępne umiejętności, żeby zmaksymalizować nasz limit. Możliwa jest zamiana miejsc z cieniem. Przy maksowaniu skupiamy się na ulti pierwszej umiejętności. Następnie rozwijamy nasze E i na koniec W. Budując naszego asasyna, należy stawiać na pierwszym miejscu Attack Damage i Armor Penetration. Na drugim miejscu jest Lifesteal i Attack Speed. Pierwszy przedmiot, w który musimy zaopatrzyć naszego czempiona, jest bot, który zapewnia nam Attack Damage, Attack Speed i Lifesteal. Po aktywacji przedmiotu spowolniamy cel o 25% na 3 sekundy i zadajemy obrażenia w wysokości 8% obecnego HP. Przedmiotem drugim są buty lojańskie, które dają nam Movement Speeda i Cooldown Reduction. Trzeci item to Yoyumi, które zapewnia nam Attack Damage, Krytyk, Armor Penetration i Cooldown Reduction. Po aktywacji przedmiotu dostajemy o 20% więcej Movement Speeda i Attack Speeda o 40% na okres 6 sekund. Czwarte miejsce zajmuje Last Whisper, który daje nam Attack Damage i ignorowanie pancerza przeciwnika w wysokości 35%. Przed ostatnim przedmiotem jest Blood Twister, zapewniając nam Attack Damage i Lifesteal. Należy pamiętać, że przedmiot ten daje pasywną barierę. I ostatni przedmiot to Guardian Angel, który daje nam Armor i Magic Resisty. Można go również zastąpić Banshee, zależnie od sytuacji. Z bardzo dobrze sprawdza się przeciwko Kassadinowi, Lux, Katarinie i Veigarowi. Natomiast bardzo słabo przeciwko Kaylee, Irelii, Lissandrze i Jaxowi. Grając Zedem powinniśmy się skupić w początkowym aspekcie gry na farmieniu. Dzięki naszej umiejętności pasywnej staje się to przyjemniejsze. W późniejszych etapach gry powinniśmy się skupić na jednym targecie i fokusować go w teamfightach. Dostęp do trudnych celów ułatwiają nam nasze cienie. Przy ultowaniu odradzam używać naszej drugiej umiejętności, ponieważ dużo targetów od razu flashuje, a dzięki tej czynności zdołamy ją dalej gnębić. I to tyle z mojej strony. Jeżeli mój poradnik Ci pomógł, zostaw lajka i zasubskrybuj. Trzymajcie się. Cześć!